Witam. Dziś zajmiemy się włączeniem trybu serwisowego tłoczków hamulcowych w pojazdach z elektrycznym hamulcem postojowym, tak abyśmy mogli we własnym zakresie zająć się wymianą zużytych klocków. W tym celu przechodzimy do programu MaxEQ oraz wybieramy model, który nas dzisiaj interesuje. Łączymy się ze sterownikiem systemu parkingowego, po czym docelowo wybieramy elektryczny hamulec postojowy. Po udanym połączeniu wybieramy zakładkę adaptację. Interesuje nas pozycja o nazwie resetowanie tłoczków przed wymianą. Po uruchomieniu tej opcji wyświetli nam się krótki opis funkcji oraz warunki, które musimy spełnić do uruchomienia procedury. Szczególną uwagę zwracam na napięcie zasilania, które możemy zweryfikować w prawym górnym rogu programu. Po spełnieniu wszystkich warunków klikamy na przycisk ON. W tym momencie, jak było słychać na prostym poglądowym filmie, tłoczki hamulcowe zostały cofnięte do trybu serwisowego, co umożliwia nam teraz wymianę klocków. Po udanej wymianie przechodzimy do funkcji przesunięcia tłoków w przód po serwisie oraz ponownie zapoznajemy się z procedurą, po czym klikamy przycisk ON. Po tych charakterystycznych dźwiękach pracy tłoczków sugeruję dwukrotnie włączyć oraz wyłączyć hamulec ręczny, tak aby mieć pewność, że nasze klocki zostały odpowiednio dociśnięte. Po tak wykonanej procedurze wymianę klocków możemy uznać za zakończoną pozytywnie. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do udzielania się pod filmem. Pozdrawiam.